Rok temu miała miejsce pierwsza olimpiada w sportach umysłowych zorganizowana w województwie podkarpackim. W tym roku konkurs na organizację imprezy wygrało województwo dolnośląskie, z czego bardzo zadowolony jest wicemarszałek Jerzy Tutaj. Samorząd województwa przeznaczył 200 tysięcy złotych na organizację tego przedsięwzięcia. No ja się podwójnie cieszę, że moi koledzy się zgodzili dofinansować tą ciekawą imprezę sportową i po drugie, że podjął decyzję, żeby ją zorganizować tutaj w Zamku Książ w Wałbrzychu, no bo to zawsze jest dobre, że te pieniądze kręcą się w naszym subregionie, więc to bardzo cieszy. Wczoraj mieliśmy okazję z panią minister sportu, panią Muchą oglądać już te zawody. Wiemy, że ten sportowy wymiar jest bardzo pozytywny, jest wysoki poziom nie tylko w szachach, nie tylko w brydżach, ale w tych warcambach, jak się dowiedzieliśmy, które są polską specjalnością na tych 100 polach. Także no, cieszy, że również Dolny Śląsk, że Zamek Książ, dzięki temu no, promujemy na zewnątrz, bo mamy tu przedstawicieli, jak Państwo wiecie, no, z całej Polski. Tak duża impreza to spore wyzwanie logistyczne i organizacyjne, ale Wałbrzych jest na to przygotowany, o czym zapewnia dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu Mariusz Gawlik. Olimpiada też sportowa, trochę inna niż przyzwyczailiśmy jako Ośrodek Sportu i Rekreacji do tej pory. Zawsze tutaj króluje kolarstwo, królują biegi i inne dyscypliny. Natomiast teraz olimpiada w sportach umysłowych. Olimpiada, w której startuje ponad 350 zawodników z całej Polski. Do tego blisko 100 sędziów, trenerów, opiekunów tych zawodów oraz rodzice. Łącznie przyjechało do Wałbrzyska blisko 600 osób, którzy myślę no, wyniosą z Wałbrzycha miłe wspomnienia, fajne, oglądną fajne zabytki. Myślę, że będą zadowoleni z pobytu i będą chcieli do naszego miasta wrócić. Bardzo cieszymy się, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przyznał właśnie prawo organizacji tych zawodów właśnie naszemu miastu, Szczawnu-Zdroju. Myślę, że ta współpraca, którą do tej pory realizujemy, dobrze się układa i cieszymy się, że możemy takie imprezy z taką ilością młodzieży gościć. Dolny Śląsk słynie z bogatej tradycji w sportach umysłowych. Z naszego regionu pochodzą odnoszący sukcesy na światowych arenach wybitni brydżyści i szachowi arcymistrzowie. Organizację imprezy przyznało Ministerstwo Sportu i Turystyki, natomiast to, żeby się o tą imprezę ubiegać, kilka czynników. Myślę, że to najważniejsze to po pierwsze jako region Dolny Śląsk jesteśmy bardzo mocni w brydżu, w szachach, w warcaby. Szczególnie brydż i szachy jesteśmy czołówką nie tylko ogólnopolską, ale światową. Mamy naprawdę znane nazwiska, znanych arcymistrzów. I to jest jakby docenienie tego środowiska, które to tutaj organizuje sportowo. Druga rzecz, no to myślę to fenomen tego miejsca. Tak? No, myślę, że dla tych dzieciaków, dla tej młodzieży, dla ich rodziców, a tu jest około 700-800 osób z całej Polski, to jednak będzie niezapomniane przeżycie grać na szachy w takim zamku, w takim miejscu i myślę, że wiele takich olimpiad w swoim życiu nie zaliczą. Myślę, że to są te najważniejsze motywy, a dla nas zawsze jest to trochę promocji, trochę popularyzacji i tych sportów, i regionu sportowego w kraju. Roześmianej szachowej reprezentacji województwa łódzkiego zarówno impreza, jak i region wałbrzyski bardzo się spodobały. Ogólnie jesteśmy z całego województwa łódzkiego, na przykład ja jestem z Radomska, moi koledzy są z Bechatowa. Ogólnie po prostu całe województwo, każdy kto awansował może tutaj przyjechać. Bardzo nam się podoba pomysł, że możemy grać w zamku, naprawdę bardzo ciekawa inicjatywa. Tym bardziej, że to wszystko jest za darmo, jest wszystko dofinansowane, wszystko jest tip-top. Pokoje są znakomite, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Druga ogólnopolska olimpiada młodzieży w sportach umysłowych Dolny Śląsk 2013 potrwa do środy, a uroczyste zakończenie imprezy odbędzie się w hotelu Maria. Liczymy, że poza dobrą zabawą reprezentanci Dolnego Śląska zdobędą co najmniej tyle medali co rok temu, gdy na podium stawali 9 razy.